Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Jest mi bardzo miło zaprezentować całkowicie nowe, ekologiczne rozwiązanie w uprawach sadowniczych. Mianowicie zabezpieczanie owoców w czasie zbiorów przed chorobami, wydłużanie trwałości przy zastosowaniu przed samym zbiorem oraz ograniczaniu strat podczas przechowywania jabłek i gruszek. Mowa tu o produkcie AgroEca Protect, który jest pierwszym i jedynym takim produktem na świecie, który jest zgłoszony do ochrony patentowej, produkowany w Polsce. W opisie do filmu znajdują się informacje, w których minutach omawiane są kolejne tematy. AgroEca Protect jest zarejestrowany jako biostymulator oraz jest dopuszczony do ekologicznej produkcji. Bardzo ciekawe jest to, że nie tylko ogranicza choroby, ale też redukuje pozostałości środków ochrony roślin na owocach i warzywach. Jest to jedyny taki produkt, który ma udokumentowane takie działania. AgroEca Protect składa się tylko z naturalnych składników i jest w 100% biodegradowalnym produktem. Głównym składnikiem jest elektrolizowana woda, która powstaje w wyniku elektrolizy z wody i ultraczystej soli kamiennej. Substancją czynną elektrolizowanej wody jest kwas potworawy. Jest to naturalnego pochodzenia substancja biobójcza, którą wszyscy mamy w swojej krwi. Okazuje się bowiem, że białe ciałka krwi, które są tak jakby naszą podstawą odporności, wytwarzają kwas potworawy wtedy, kiedy jest nasz organizm atakowany przez wirusy, bakterie, grzyby lub kiedy jest jakieś zakażenie lub skaleczenie. Kwas potworawy właśnie zabija wszystkie jednokomórkowe organizmy. Ma właśnie za zadanie zabezpieczać, ograniczać infekcje chorobowe, bakteryjne, grzybowe, wirusowe na roślinach. Czyli można powiedzieć, że jest taką naturalną siłą odporności człowieka. Drugim składnikiem, który jest w produkcie AgroEca Protect, to jest klinoptylolit. Klinoptylolit jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego należącego do grupy zeolitów. Bardzo ciekawe jest to, że zeolit ma budowę taką plastra miodu. Ma bardzo dużą powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Dzięki temu zeolit ma bardzo dużą powierzchnię właściwą. 1 gram zmielonego zeolitu to jest około 500 m². Jeśli porównamy piasek, to 1 gram zmielonego piasku to jest tylko około 30 cm², a 1 gram zmielonej ziemi okrzemkowej około 3-4 m². Zeolit składa się głównie, klinoptylolit, z krzemu, około 62%. Zawiera też magnez, wapń, potas oraz mikroelementy, w tym tytan. Dzięki tej bardzo dużej powierzchni właściwej, opryskując rośliny AgroEca Protect, tworzy się film taki mineralny na liściach i ten film łączy się z kutikulą, tworzy się taka mineralna warstwa, która jest barierą, ograniczaniem przed szkodnikami, głównie tymi, które mają aparat sącokujący, jak mszyce, wciornastki, przędziorki, oraz znacznie ograniczone jest, są infekcje właśnie grzybów. Także tutaj pomaga wspierać odporność roślin. AgroEca Protect powstał na bazie 3-letnich doświadczeń, badań prowadzonych przez producenta, firmę Bioactive z Podkarpacia, wspólnie z AgroSmart Lab. W międzyczasie prowadzonych było wiele badań naukowych, w tym w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Między innymi badania prowadzone w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w ramach projektu Zdrowa Żywność, prowadzonego w ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Współpraca, okazało się, że opryskując AgroEca Protect jabłka odmiany Szampion przed zbiorem i później przetrzymując te jabłka w chłodni, ograniczone zostały straty, czyli ograniczone zostały porażenie jabłek chorobami około 4%.
Identyczne wyniki, podobne, uzyskano również w badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, gdzie w jednym z gospodarstw jabłka odmiany Ligol zostały opryskane przed zbiorem właśnie AgroEca Protect. I tutaj też podobnie okazało się, że około 5% po 3 miesiącach przechowywania mniej było porażeń chorobami przechowalniczymi w stosunku nawet do jabłek, które były tam ochronione środkami chemicznymi. Co ciekawe, zarówno w jednym i w drugim badaniach przeprowadzono później dodatkowe testy nad zamgławianiem, i tutaj zamgławianiem czystym kwasem podchlorowym, który znajduje się w produkcie AgroEca, który jest zarejestrowanym produktem biobójczym do dezynfekcji owoców, warzyw po zbiorze. Wtedy przy zamgławianiu, dezynfekcji jabłek w chłodni już bezpośrednio, kolejnych kilka procent można było ograniczyć straty. W ramach tego projektu Zdrowa Żywność prowadzone również były badania, jako pierwsze nawet na świecie, mające sprawdzić, czy kwas podchlorowy, substancja aktywna, woda elektrolizowana, w jakim procencie ogranicza, redukuje pozostałości pestycydów. Sprawdzonych było kilka odmian jabłek oraz zboża. I zarówno przez moczenie, zamgławianie, wszędzie okazywało się, że redukcja średnio wynosiła między 25 a 28%. Także tutaj to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ przy opryskach zabezpieczamy, ograniczamy ryzyko wystąpienia zbyt dużych przekroczeń pozostałości lub jeśli chcemy obniżyć, i to jest w zasadzie jedyny taki produkt, który ma udokumentowane działania. Zapraszam teraz do zobaczenia fragmentu filmu z wywiadem z prezesem grupy Owoc Łącki, prezesem Janem Golonką, gdzie właśnie przedstawione są wyniki ich doświadczeń z zastosowaniem elektrolizowanej wody w ograniczeniu strat w przechowaniu jabłek. Równo dodając wodę elektrolizowaną, też można produkt AgroEca do wody przy wodnym rozładunku, ale i do zamgławiania. I przy zamgławianiu to, co panu doktorowi wyszło, panu Jankowi, że można ograniczyć straty po przechowywaniu, tak? No my mamy takie wyniki, porównywaliśmy rok do roku odmiany, które w tym samym okresie zostały włożone do chłodni i w tym samym okresie sortowane, i różnica między tymi przyjąte ten rok ubieg 2021 był bardzo trudnym rokiem. Była bardzo dużo, kilka czasem i więcej. No mokra była jesień, tak. Na korzyść tego 2021, jeżeli chodzi o ilość strat. Czyli to są znaczące, czyli to są znaczące ilości, no, wpływające również i na ekonomię. Czyli pierwsze to badania naukowe potwierdziły, ale później wy sami sobie już w zasadzie wszystkie komory, żeście zamgławiali jabłka po wprowadzeniu tym produktem, tak? Myśmy szukali różnych rozwiązań, ozonowanie, kwas mlekowy, różne, tak, natomiast no, to chyba się wydaje, że w tej chwili jest takie najbardziej praktyczne. Bo jakie tam wyniki? Wiem, że tam mieliście, porównaliście Lobo, Szampion, Rubin, Rubin. No to przy Rubinie na przykład straty ogólne z 18% w poprzednim roku mieliśmy 8,5%. To prawie połowę procent można zaoszczędzić, tak? 8,51%. Natomiast przy Szampionie to było, no, nawet trochę lepiej, bo było 21% w pierwszym roku, a 13,8% w drugim. Czyli no to już zostaje w kieszeni. No. W kieszeni naszych sadowników przede wszystkim, bo wiemy, jak jest sytuacja w sadownictwie. Każde ograniczenie strat to. Czyli tutaj można potwierdzić, że nawet już w praktyce to działa. AgroEca Protect może być stosowany zarówno w gospodarstwach ekologicznych, w tych, które produkują tak zwane zero pozostałości, oraz w tradycyjnych uprawach. Najlepszym okresem zastosowania tego produktu jest okres zbiorów owoców, czy to miękkich, czy owoce ziarnkowe, pestkowe.
Wtedy, kiedy jest ryzyko lub nie ma za dużo produktów, które mają okres karencji. Natomiast w przypadku jabłek i gruszek to bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie zastosowanie przed zbiorem lub też w okresach krytycznych, kiedy występuje ryzyko związane z pojawieniem się różnych infekcji chorób przechowalniczych. Kiedy stosujemy? Stosujemy produkt głównie wczesnym rankiem lub wieczorem w słoneczne dni lub można w okresie pochmurnym przez cały dzień. Można jeszcze też bardzo dobre efekty daje produkt, kiedy mamy jakieś krytyczne problemy związane z gradem lub cięciem, zastosować dany produkt. On zabezpiecza przed infekcjami oraz bardzo dobrze zabliźnia rany. Powinno się stosować 2,5% stężenie produktu i najlepiej to jest pomiędzy 400 do 600, w przypadku drzew owocowych 600 litrów cieczy roboczej na hektar. Bardzo ważnym jest tutaj, żeby dobrze pokryć liście, ponieważ środek ma działanie kontaktowe lub lekko wgłębne. I co jest jeszcze bardzo ważne, nie wolno mieszać tego produktu z pestycydami, ponieważ no, je rozkłada i traci swoją moc, oraz nie można stosować z produktami biologicznymi. Jeśli ktoś już stosuje produkty biologiczne, to wtedy bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosować AgroEca Protect w okresach krytycznych, czyli w momentach, kiedy przykładowo mają Państwo system monitoringu chorób, na przykład FarmSmart, wtedy kiedy pokazana jest infekcja, do 1-2-3 dni po okresie właśnie wystąpienia infekcji AgroEca Protect świetnie się nadaje. Natomiast później można zaszczepić właśnie rośliny pozytywnymi mikroorganizmami. AgroEca Protect można znaleźć na stronie AgroSmart Lab oraz u autoryzowanych dystrybutorów. Natomiast więcej też informacji, filmów można zobaczyć na naszym kanale YouTube AgroSmart Lab. Dziękuję.